No i wczoraj zacząłem zabawę z czyszczeniem tego. Na początku miałem tylko z grubsza oczyścić. Odtuścimy sobie. No taka ładna będzie piaskarka z takim wgnieceniem. Nie może być, drodzy Państwo. Drodzy Państwo. Szpachlówka. Wiecie. Fujać się ruszył. Z włóknem. To najlepiej będzie. Odtuściłem. Robiłem, ale złapię zaraz, to się drugi raz przejedzie cienko i tyle. No i przeszpachlowane, to jest dzień do nocy, nie ma tej wgniotki. No i tak z grubsza przygotowany, tutaj cały przód laserem wyczyszczony do gołej blachy, te boki tylko sfazowałem po prostu tak, nie, papierkiem, bo zaraz wam coś pokażę. Tutaj ta biała warstwa to jest taki normalnie jak szpachlówka samochodowa. W niektórych miejscach to było tak grubo, już wam pokazuję. O. W niektórych miejscach to było tak grubo tej szpachlówki. Nie wiem, czy to jest farba taka, szpachlówka. No, bo to jest po całości było, nie? Pomalowane tym. No i trzy warstwy. I nie chciałem tego całego jechać, no bo też szkoda czasu, nie? No, a myślę, że tak przygotowane, odtuszczone pistolecikiem i będę malował. No i na początku myślałem, żeby go całego tak zrobić, ale... myślę, że tak będzie ok. Grunt, aby frunt. No, a tutaj to specjalnie była taki ten podkład, taki jakby szpachlówkowy, nie? Zrobiony. No, ale tak jak auta tak robią i jest ok, to ja tak jak sobie zrobię, to też będzie ok. No, teraz farbę urabiamy. Oczywiście bańka. Koniecznie musi być od Edena, bo inaczej to się zważy. Farba Rafila, szybko schnąca, bo to jest podkład grunt i farba, trzy w jednym, także. No i dawaj naliwaj. Ładny kolor będzie, nie? Prawie jak oryginał. Ale musi być banieczka koniecznie od Edena. Koniecznie. No już ulał. Ty, zmieści się tu rozpuszczalnik? Chyba ta. Chyba wejdzie, nie? Dobra. Na razie to tak zrobimy. Tu z rozpuszczalnikiem mam zmieszane, akurat powinno mi to. O, będzie bajka. Dobra. A tu pamiętacie, w zestawie do kompresora miałem ten pistolecik, taki jednorazówkę, ale do takich rzeczy wystarczy. On tu nie ma tej regulacji powietrza, no ale takie rzeczy to można malować śmiało, nie?
koniecznie sitko. Koniecznie sitko musi być. O, chyba będzie. Chyba będzie dobre. Nie będę się z tym bawił, po prostu trzeba to pomalować ładnie i tyle. Miało być wcale nie malowane, ale no, jak już się za coś wziąłem, to żeby to chociaż miało jako tako ręce i nogi, nie? Dobra. O. No i jeszcze raz dla pewności. I malujemy. Pierwsze od tyłu zobaczymy, co to w ogóle tu. Czy to w ogóle psiko coś? Czekaj, to w domu. I ok. Trochę ciśnienie za duże może, ale... Żeby firanek nie nazawisił. O ty małpiszonie. No i pomalowałem, tak to wyszło, nie najgorzej, tylko tutaj się taki duży robok przykleił, chciałem go zdjąć, no ale nie ma tragedii, tutaj się robaszek przykleił, o. A trochę taką gęściejszą farbą malowałem, tak żeby pozakrywać jakieś te pewne niedoskonałości i nawet ładnie to wyszło.
O, tu się odrywa muszę takie. O. Kawałkami trzeba to, tą taśmę.